Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Medal of Honor Warfighter. Ja jestem Juno i cóż, zbliżamy się chyba do coraz konkretniejszych wydarzeń, to znaczy no może być już naprawdę coraz trudniej i trochę mnie to przeraża. Tak samo zresztą jak nazbyt długie wczytywanie. Ja nie rozumiem, dlaczego nam ciągle w grach takie rzeczy robią. Ojej. Muszę się nauczyć i wracać do was jednak już chyba w samej grze. Ale wtedy z kolei jest taki problem, że jak zaczynają mnie atakować z każdej strony, to ja już nawet przywitać się nie umiem, jak trzeba. Trzymaj się z dala od drugich ścieżek. Żadnych niespodzianek. Tak, jesteśmy obok kompleksu. Oczy szeroko otwarte. Z daleka od drugiej ścieżek. Wy chcecie, żebym ja się całkiem zgubiła? Nie, na szczęście z oddziałem idą. Jej, ale te widoki. Ale te widoki w Medal of Honor są przecudowne po prostu. Mają taki klimat, zagrożenie, niebezpieczeństwo, to wszystko się czuje po prostu. Ten? Ten jest mój. No. No to już wiem, że mam nie wchodzić na drogę, ale może na taką leśną dróżkę mogę. Jak czerwony kapturek. Ej, na nas też jest kilku. Zaraz tam widzę. Czyli trzeba strzelać. No właśnie, dla mnie komunikat jasny, tylko tak, podejdę bliżej, żeby się nie ośmieszyć i do kogokolwiek trafić. Okej, no. Tak w ogóle wydaje mi się, że oni nie za wiele tu zrobili, że ja ich wszystkich wystrzelałam. Dobra, biegniemy. Co to jest jakiś... Ej, to strumień? Potok? Rzeka? Tak. Jakoś dziwnie graficznie to wyglądało. Księżyc też realistycznie, nie taka kula dziwnie narysowana na niebie. A elegancki. Dobra, ale teraz już skupię się... Mówię wszystkim. Ciężarówka staje. Czekaj, niech odejdzie. Dobra, ja ją słyszę, ale widzieć nie widzę i oj. Z chęcią. Dobra, już widzę i tą ciężarówkę, znaczy bus jakiś. Nie powiedziałabym, że to ciężarówka. Raczej jakiś pick-up, no ale ja się w sumie nie znam. Dobra, my rozumiem co? Co robimy? Ludzie, co my robimy? Będziecie tak w krzaczkach siedzieć? Ja mam decydować? To znaczy ja mam się tutaj pchać, tak? Mam się podłożyć jako miękko armatnie. Na razie nie budźmy tych skurwieli. Tak jest. Idziemy w prawo. Prowadzę. Lewa czysta. Prawo. No dobra, tu jest jakieś prawo. Takie w miarę puste, zaciemnione, chodźcie. Ale zobaczcie, ja już się też wyrobiłam, ja już umiem myśleć logiką tej właśnie gry i... Nie rzucać się jak idiotka na wroga. Jej, ależ Medal of Honor zawsze sprawia mi tyle przyjemności już teraz, jak którą... O, to mogę zrobić. Au, tylko mnie jakieś kamienie próbują przed tym powstrzymać. Ale nie uda im się. Teraz mam to strzelić. Okej. Okay. Jest. Już nie ma. Haha, wiem, że niezły refleks. Bez niego bym zginęła, nie? A no właśnie. Drzwi i nikogo innego. Tak w ogóle w tym menu wybierania, jak tutaj mam takie rzeczy, to... Aha, nawigacja. Wybierz. Kurde, myślałam, że może byłoby na przykład coś... O, tym razem ja! Tak! W końcu to Preachera robota. I znów spowolniłam tempo.
Oj! Jak zwykle ja, jak głupia, tu próbuję... No, co? Tylko ja strzelam? Och. Dobra, ja się próbuję chować, póki jeszcze się nie wróci. Tak, ten dostał, ale to nie koniec naszych kłopotów. No właśnie. No i tu jest o wiele więcej. Zaraz, tu ktoś się chowa? Nie, na szczęście. A jest tu! Oj! Kurczę! Tak, jasne. Nie ma to jak wbijać prosto na wroga, przeładowując. No, to jest taktyka idioty. Ale przynajmniej ma nazwę, mogę opatentować. Czy on mu to wbił w jaja? To jest wyjątkowo okrutne, nawet jak na konflikt zbrojny. Dobra, daj mi amunicję. Bo bez tego będę musiała się posługiwać barbarzyńskimi metodami. A, jest kolejny. Czapki pieczone. To łóżeczko, rozumiem, na pewno bardzo wygodne. Dobra, o, lecą. Co to leci? Nie dajmy im dobrze. No właśnie, jeszcze pojazd. To chyba nie jeden. Mogę im granatka rzucić? To chyba ułatwi trochę życie nam wszystkim, prawda? Dobra, to ja teraz poproszę jeszcze... A nie, mam to trochę więcej. A nie, to tu. Zaraz, coś pojazdu na pieprza, prawda? Czy nie tylko. Za pojazdem się na pewno chowają. Tu. Granat! Dobra, czyli co? Drzwi? Nie? Tu ktoś próbuje przebiec. Próbuje, próbuje i chyba mu się nawet udało. Czy nie? Ej, no nie popychajcie mnie. Znaczy chyba, że w sumie spychacie mnie na dobrą drogę. To w sumie całkiem rozsądne. O, cholera. Tylko jak ma mi się to niby udać? Tu ktoś... Wow, z takiej odległości w łeb trafiłam. Ale jak zwykle więcej szczęścia niż... O, pięknie, teraz tego. Tak, tak po jednym strzale. Au, cholera jasna, nie, 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 nie! Nie, nie, nie. To ja chciałam zrobić, żeby mi ktoś wytłumaczył. Pewnie będzie od tego momentu, że trzeba ich oskrzydlić czy coś tam. Czyli jeszcze przed tym, zanim tak pięknie dokonałam egzekucji. No, no właśnie. Ale to nic, w sumie jak się raz, oj, dało to zrobić, to właśnie, może jest to, aha, coś do powtórzenia. Tu wciąż strzela, au, au. No kurde, weź ten gościu. Dobra, jeden nabój, o nie, o nie. Tu jest. No znowu. Dobra, ta szopa to wyjątkowo zła kryjówka. Dobra, ja nie ukrywam, że ta szopa jest nadzwyczaj kusząca. To jest w zasadzie dobre miejsce, żeby tych strzelców tam pozajmować. Wow! Nie, 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 nie. Nie, ja wpadam i ja sobie nie pozwolę na żadną śmierć w tym momencie. Okej. Okay. Dobra. Trzeba przeładować i już za daleko zaszłam, by teraz jakoś głupio zginąć. Ojej. Dobra, tym trzeba się co jakiś czas zajmować, bo patrzę, że tam wraca ciągle jakiś. Nie, za mną nikogo nie ma. Mam znowu ten. Cholera, ktoś za mną jest. Tak, o tu. Dobra, tam też widzę. Próbuję podejść jakoś do nas za bardzo. No. Władowałam całą praktycznie serię i co, i nie trafiłam. No i jak to tak może być? Dobra, teraz jakoś może mam lepszą linię strzału, chociaż trochę. Ale dobra. Daj mi proszę amunicję. No dajże, bo z czym ja mam do ludzi iść? Dobra, widzę ty. Ten padł. Tak, teraz chyba z tej strony trochę lepiej będzie ich utłuc. Tu. No i właśnie, no niestety muszę się z moją szopą kochaną pożegnać.
bo jednak patrzę, że dogodniejsza droga zdecydowanie jest tutaj. Za dużo ich tam. A, granata im może do środka uda mi się wrzucić. Aha. No, wrzucić wrzuciłam, ale że, chyba nikogo tym nie zrobiłam. Strzelca w samochodzie. Dobra, to im samochód wysadzimy, jak nie strzelca. Zawsze coś. O cholera, tu są, tak? Są tutaj. Czy nie? Ała! Dobra. Tam akcja jest. No nie, granat, granat, granat. Budu, uważaj na granata. Dobra, szyby nam zwalił. No dobra, tam szyby i tak nie, na nic nam nie pomogą. Ktoś za mną jest? Czy jak? Czy to jakoś strzały się odbiły? Nie no, mam wrażenie, że ktoś tu jest, tak jakby w środku. Cholera jasna, tam ktoś siedzi. Widzę już go. Padł? Dobra, to też jakiś stoi, nie na długo i tak, ktoś ciągle próbuje tutaj do mnie podbiec. Chodźże gościu, o granat, sama w niego biegłam, głupio jakoś. No dobra, Wudu, musimy coś z tym zrobić. Tam, no, okej. Coraz bliżej niestety jesteśmy z tego budynku. Niestety albo niestety, bo tutaj... Na macie! Dobra, może to mi się jakoś uda. Czy to był dobry pomysł? Jakiś tam... Może w miarę udany? Dobra, kolejny jest. Tak, tego najpierw poproszałam nicy troszeczkę. No i właśnie, bo tam oni za bardzo naszych robią, czym się da. Co to? Wszyscy? Nie, ktoś wyskoczy na mnie oczywiście. To do przewidzenia. Tylko dlaczego Wudu nie doni moich tyłów? Tyłów, przodów, wszystkiego. Wiem, 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 wiem. Dobra, a masz. Tak będzie najszybciej. Nie wiem, czy to rozsądne. Trochę kiepsko. Kurdeż. Ach, jak zwykle. Ale ten odcinek będzie pełen śmierci. No, wstyd. Wstyd coś takiego wrzucać, ale jednak może być już tylko lepiej, skoro jest tak źle. Tak, zawsze trzeba sobie umieć jakoś się zmotywować bardziej. No, w sumie jak wbijamy... Aha, dobra, z tego momentu. A to już trochę kiepsko. Ale w sumie... Wszystko jest do zrobienia, dobra, stąd też będą do mnie lecieć, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. No dobra, to opieszczamy w ten sposób, tak? Więc tam ktoś jeszcze się ostał. Miło by było, gdyby dali sobie spokój. No właśnie, tym razem nie tak szybciej to poszło. Dobrze jest. Dobrze jest. Już teraz to... A, macie... Granacik na powitanie właśnie. Gdzie mi tu? On próbował przebiec. O rany, bardzo, bardzo zacięci są jakieś. No właśnie, na górę, ale jakoś może rozsądniej tam. A dalej sobie na granata. No i on i tak to przeżył, mimo tych wszystkich moich starań. Dobra, Budu, to daj mi amunicji troszeczkę, daj. No, serio? Amunicją się zajęłam, a tu ktoś do mnie strzela, no pięknie. No, tutaj by się przydał granat, a nie ja wcześniej, tak bezmyślnie w sumie go przyszłam. Tajemnica, ale najpierw wszyscy inni też. Tu idzie, no jej, to jest taki jakiś bardziej pancerny. A on też padnie w końcu. Też ma stopy, które można fajnie strzelić. A no są. Czyli tu. Tamte jakieś? Ej, tu są.
No właśnie. Myślałam, że jakoś nie wiem, że nie rozumiem życia, sytuacji. Jeszcze brakuje ciągle, a niech będzie tak. Znowu slow-mo. Elegancko. Chyba chciał mnie bronić, szaknąć. A ty nawet nie wstawaj, nie popatrz się. Tu leci ktoś, dobra, to go tak rąbnę i może i tego też mi się da. O, mamy odblokowane wysadzenie, fajnie. Czyżby my też w sumie nie jesteśmy w najlepszej sytuacji, ale damy radę. Dobra, to może jeszcze amunicja najpierw. Ja? Nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł. No dobra, jak sobie życzycie. Czy ja chcę latarkę? Nie wiem, nie raczej. O, mogę sobie zmieniać broń. Fajnie, ale nie wiem, jak bardzo to się uda. To mam zniszczyć. A powiedzmy, że jakoś tu fajnie wiadę. No jasne, jasne, to je wywalę. Wszystkich tu może spróbuję zniszczyć, zabić i rozjechać. O tak, cała piękna akcja. Co, takiej technologii się nie spodziewaliście? Nie no, pięknie, tym razem też o wiele łatwiej mi się tym już kieruje, bo nie jest to jakaś taka nowość, której zupełnie się nie spodziewałam, a coś takiego już bardziej znanego. Dobra, tego tam, bo mi super będzie zaraz tu. Ten jakiś jest zbyt panterny, gościuk z samochodu, proszę mi tu nie strzelać tak bardzo. Mogę samochód rozstrzelać i wysadzić? Chyba nie. A nie wiem, co ja tu mogę jeszcze zrobić fajnego? O, ten żywy jest. To jak ja go tak opuściłam? Gdzie brama? Gdzie? O, ta jakaś? To mogę rozwalić? A, dobra. Czyli już wracamy do swojej człowieczej postaci. Znajdziemy go. Dobra, teraz musimy się sprężać. Oko w oko, już bez robota. Jazda. Sprawa czysta. Nie ma mniej czasu. Nieważne, bez niego się stąd nie ruszamy. Pojazd, powiadacie. Dobra, widzę jego światła. On mnie też widzi. A, to nie z pojazdu strzały. No, z czego by to nie były, trzeba się strzelających pozbyć. Bez gadania. Zaraz, oni tam mają chyba coś mocniejszego. Chyba, że to były tylko granaty, a tak jakoś dziwnie puchnęło, nie granatowo. Dobra, lepiej tędy. Wiem, że widoczność może tu być bardzo kiepska już w tym momencie. No jestem tu, tylko że... boją się jakoś bardziej przyspieszyć. Gdzie? Staram się. Oj. Już mi się chyba nie udało. Czy ja jej nie mogę wysadzić, ani nic z nią zrobić? Okej. Tego trzeba zabić. Ja zanim pójdę tam, to jeszcze wezmę amunicję, gdyby mnie nagle z tego wywaliło. Dobra, bierzemy. Tutaj. No dobra, no w sumie można było nią przejść bez zniszczenia jej, tak mi się wydaje, bo były te jej drzwi trochę przyotwarte. Ale co tam? Nie, ja sobie nie dam w KM dmuchać. No właśnie, wszystkich tu zaraz ściągnę. Mimo, że jak tak strzelam, to nawet nie widzę, do kogo ja strzelam, ale... ważne, że padają. Gdzie ta emisja? Ten mi się ukrywa. Wudu, przeszukaliśmy budynki. Ani śladu kleryka. Jest tutaj. Wracajcie do punktu ewakuacyjnego. Jesteśmy zaraz za wami. Wudu, nie wiemy, czy tu jest. No musi być gdzieś. Wrócą do punktu ewakuacyjnego, zostaje...
czas. Zgadza się. Ale on tu jest i pójdzie z nami, Żydów Marty. Okej, no to zaczynamy. Cholera, jest coś za cicho. Coś mi tu śmierdzi. Mm. Lubisz, jak do ciebie naparzają? Tak, wtedy wiem, gdzie jest... No właśnie. To tak samo jak z tymi latarkami. Niby świecą po oczach, ale człowiek przynajmniej widzi, gdzie są. O cholera. No pięknie. Akcja będzie jeszcze trudniejsza. Tylko, że trzeba wyjątkowo szybko działać w takim razie. Bo w płomieniach z dymem to... Wiecie, kiepsko będzie. I z widocznością gorzej, i z jakimkolwiek oddychaniem. Jejku, tylko żeby on tam był. No, idę, idę. O! Się pan tego nie spodziewał, ten jakiś otumaniony stał. Aha. Co, ich nawet ogień nie weźmie. A, zdychajcie, dobra, wolę ich dobić, bo jeszcze mi wstaną z tego ognia. Wiadomo, że złe to licho nie bierze. A, macie ten. Dobra, te drzwi, bierzemy je. Trochę strach. No cóż, wiem, że gorących klamek to lepiej nie chwytać. O, cholera. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem. To, znaczy, nie wiem. Pewnie to wszystko się po prostu zawala. Dobra, strzelam, kto by to nie był. Strzelam, strzelam, strzelam. Oni są tak zawzięci, że nawet zdychając pewnie jeszcze będą do mnie strzelać. To jest straszne i aż dziwne, ale w sumie... No dobra, czy tu już mogę wstać, czy mam całą misję do końca się czołgać? Okej, tego też rozwalę lepiej dla pewności. A, wow, kolejny. Rozwalamy. Ojku, ileż bym dała za jakiś zapis. Za Madera. I Rabita. Otóż to. Kontakt! Na ziemię! Chleba! O kurwa. Na ziemię! Na ziemię! Mówiłem na kolana! Szybko! Ręce! Chcę widzieć ręce! Ręce do góry! Ostatnia szansa! Już! Oja. Jakoś się zaglądałam i aż się wystraszyłam. Mało brakowało, abym nie ogarnęła, że mam strzelić. Ale to poszanowanie Amerykanów do ich flagi i to, że na przykład nie może dotknąć podłogi, że oni to tak szanują i przestrzegają, ważne to jest tak autentycznie dla nich. Bardzo mi się podoba te składanie jak trzeba. To naprawdę jest takie chwytające za serce. Właśnie taka flaga po żołnierzu. No.
To jest takie nieskończenie smutne, ale właśnie, że jest w tym też coś takiego pięknego i właśnie smutnego. Tak, superbohaterowie istnieją naprawdę, właśnie. To jest zdanie warte podkreślenia. A Medal of Honor jest wspaniałą serią, która jest nie tylko strzelankami, ale właśnie pokazuje też ten ciężar konfliktu zbrojnego i wszelkie aspekty wojny pokazuje. Więc uważam, że to jest o wiele coś więcej niż tylko gry. Nie chcę tutaj tego w sumie tak przegadywać, bo piękne słowa nam tu wyświetlają. Myślę, że warto je jakoś dłużej przemyśleć. A ja cóż mogę powiedzieć? Może ta część nie podobała mi się aż tak bardzo, nie rozkochała mnie w sobie jak Medal of Honor z 2010, ale jednak też mi się bardzo podobała i świetnie się w niej bawiłam. Niemieckie władze poinformowały, że mężczyźni przebywali na terenie kraju na podstawie wiz studenckich. To siódme takie zatrzymanie w ciągu tygodnia. Mówi się, że jest efektem użycia pozyskanych niedawno danych wywiadowczych. Szczegóły trzymane są w tajemnicy, ale udało nam się potwierdzić, że dla powodzenia operacji ogromne znaczenie ma się w związku. Take me down to the river bend. I właśnie, mimo całego smutku, momentów bardziej wkurzających i tych mniej trudów, to po prostu coś pięknego. Przecudowna gra i cieszę się, że miałam z nią do czynienia. A na razie, no cóż, to by było na tyle. Nie chcę tego wszystkiego jakoś przegadać, no wiecie, ja po prostu jestem zachwycona, mam nadzieję, że wy też. Ale seria no już dobiegła końca, więc dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne i trzymajcie się, cześć!